Witam Was w niedzielę i zapowiedziałem sesję roboczą. Najpierw zastanowimy się nad takim kluczowym pytaniem. Ono oczywiście jest szerokie, po co jest Kościół, ale nie chodzi mi w takim sensie misji, jaką ma Jezus dla Kościoła, ale dzisiaj postaramy sobie odpowiedzieć, po co jest Kościół dla Ciebie. Nie? Ty przyłączasz się do Kościoła, no oczywiście, żeby tam realizować lepiej tę misję, którą Jezus dał Kościołowi, ale co Kościół ma zrobić dla Ciebie? Nie? Czyli po co Kościół jest Tobie? Co Kościół ma zrobić dla Ciebie? No chciałem, żebyście się chwilę zastanowili, nie? Zanim ja odpowiem, co myślę w tej sprawie, no to chciałem, żeby każdy sam odpowiedział sobie na to pytanie. Co Kościół ma dla Ciebie zrobić? Oczywiście kilka rzeczy, no ale jakie Wam przychodzą w pierwszym skojarzeniu, w pierwszej myśli? Co Kościół ma dla Ciebie zrobić? Po co Kościół jest Tobie? Nie. Mówić będę ja. Ale zachęcam wszystkich do myślenia. Dlatego nie będziemy mówić, bo mamy trochę mało czasu i wiecie, jak się rozgadają wszyscy tak jak ja, to już byśmy nie zdążyli na pierwszą, wiecie, a tam kolejna transmisja nas czeka. Pomyślcie sobie chwilę, bo to jest bardzo ważne pytanie. Wielu ludzi myśli, że Kościół to jest po to, żeby fajnie było. No bo jest dużo ludzi, jest atmosferka, można przeżyć jakieś miłe chwile, nie? Ja nie wiem, nie mam możliwości zeskanowania waszych skojarzeń, ale tak jak wyobrażam sobie, czy sądząc po stanie kościołów, to myślę, że one po to są, jak wyglądają. Nie? Czyli jeśli kościół wygląda tak, że tam ludzie przychodzą się zabawić, czy przeżyć miłe chwile, no to oni tak myślą, że on po to jest, nie? No bo inaczej byliby schizofrenikami, czyli myśleli co innego, ale robili co innego. Nie? No dlatego stąd tak sobie wymyślam, że większość chrześcijan w Polsce, może nie tylko w Polsce, myśli, że Kościół jest, żeby było fajniej, żeby były przeżycia dla Boga. My mamy całkiem inne podejście w tej sprawie. Ono oscyluje wokół tej prawdy. Proszę. Slajd następny. Przypowieści 27:17. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Jakbyście weszli do naszej starej siedziby, tej na 30 osób, to by was przywitało. Także widzicie, że nie żartuję. My rzeczywiście poważnie o tym myślimy. Kwik świń umiem wydawać, ale żelazo o żelazo, jak się mocno trze, jest taki paskudny dźwięk. Może łatwiej go wydobyć, kiedy żelazem o szkło. Niektórych to już zęby nawet bolą od razu od takiego... Ania tu już nie może siedzieć. No dobra, to nie będę tych tortur kontynuował. To nie jest przyjemny dźwięk. Do tego tak zwane wióry. No inni powiedzą, opiłki lecą, nie? Ale co się dzieje? Bo mówimy o tych nieprzyjemnych rzeczach. Odgłos, ból, śmiecie, nie? Znaczy w sensie jakiś nieporządek się robi, jak się tam to żelazo ostrzy żelazem i tak dalej. Ale co się dzieje pozytywnego z tym żelazem? Tak. Staje się ostre. Staje się ostre. Trochę poznaliście ludzi z naszego kościoła. Są ostrzy? Nie. O, widzicie? Jeszcze trzeba ostrzyć. To znaczy, żeście ich jeszcze dobrze nie poznali. Jak się wam wydają łagodni. Nawet Kornelia to tylko pozór, że jest taka łagodna. Wysyłamy ją właśnie zawsze, jak trzeba coś załatwić, bo ma taki wygląd niewinnego dziecka.
staje się ostre, żelazo. Tu oczywiście ono symbolizuje człowieka. Staje się ostre. Można zapytać, czy jest inny sposób, żeby żelazo stało się ostre? No każdy mechanik powie, że nie, no konieczna jest jakaś obróbka, nie? Oczywiście możemy się bawić w różne rodzaje tej obróbki, ale istotą tej obróbki jest ścieranie się czegoś. Jest konflikt wartości twardej z miękką albo dwóch twardych. Ale efekt zawsze pozostanie ten sam. Dobra zmiana. No i oczywiście nie będziemy do polityki dzisiaj zbyt często wracać. Dobra zmiana w kim? W tobie. I właśnie po to potrzebujesz Kościoła. My nazywamy Kościół na podstawie tego i paru innych, zaraz pokażę wersetów, oddziałem szpitalnym. Ale jakim? Ortopedycznym. Jakie dźwięki, Piotrze, najczęściej słyszane są, kiedy działa oddział ortopedyczny? Proszę. Słychać stuki, słychać piłę, która tam sobie boruje. Ja osobiście preferuję metal o metal, jak się wybija na przykład pręta z nogi albo z czegoś, albo zabija protezę. Super dźwięki po prostu. Widzicie? Dlatego pytałem, czy poznaliście tę naszą cechę. Jeszcze nie, my to lubimy. Piotr dowodem. Piotr rzeczywiście robi w tym interesie. Prostuje kości, łamie, tam dziury wierci, ucina, no różne tam rzeczy, co trzeba robi. I dokładnie chciałem, żebyście mieli ten obraz, kiedy myślicie o swoim przyjściu do kościoła. To jest gorsze niż pójście do dentysty, zapewniam was. My znamy się dopiero krótko, a ja uprzedzam, że będzie roboczo dzisiaj. No to my jesteśmy mili, gościnni i tak dalej. Ale już niektórzy zderzyli się z tym, że my mówimy prawdę. To, co myślimy o tobie. A to już nie jest miłe zawsze. Niekiedy jest. Ale zwykle prawda jest niemiła. Szczególnie na początku znajomości, bo ludzie muszą się dotrzeć. Zmieniają siebie nawzajem. Oczywiście oczekujemy od was też prawdy. I kiedy mówicie ją nam? No to my, ty, no masz rację. Ta zasłona rzeczywiście tam brzydko jest zawieszona. To nie jest najlepsze świadectwo doskonałości organizacyjnej Kościoła Nowego Przymierza, nie? No nie jest. Tak. Mam tego pełną świadomość. Jest tu jeszcze wiele niedoróbek. O, właśnie na jednej stoję, złoszczę się, ale i tak się cieszę, że wygląda ładnie. Nie? I jeszcze parę innych rzeczy na pewno nam będziecie mogli zarzucić w trakcie bliższej znajomości. W to nie wątpię. Zobaczmy dalej, żebyście nie pomyśleli, że to może ze Starego Testamentu jakaś taka, nie wiadomo, czy to Kościoła dotyczy i może lepiej nie ruszać. Zobaczmy następny fragment. Tu mamy już Boga w akcji. Proszę o lekturę. Hebrajczyków 12:6-13. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, a raczej uzdrowione zostało. Dziękuję. Tu mamy opis działania Boga. Przypominam, że Kościół jest dziełem Boga. Przed chwilą dziękowaliśmy za to Jezusowi. Czyli te same cechy charakteru, które ma Bóg, te same sposoby działania, które Bóg ma w stosunku do wierzących, Kościół musi odzwierciedlać w jakiś sposób. Nie?
I co tu mamy, jeśli chodzi o działanie Boga w stosunku do każdego nowego swojego dziecka? Czy widzicie słowo każdego lub wszystkich tutaj? Widzicie? Każdego syna, którego przyjmuje. Każdego. Co robi? Proszę na głos sobie odczytajcie. Co robi Bóg, kiedy przyjmuje każdego syna? Karze, czy to jest karci tutaj? I żeby ktoś nie myślał, że tu chodzi o słowną reprymendę. Nie? Synciu, nie rób tak, bo tam coś. Jest taki jeden z kapłanów starotestamentowych, Heli się nazywa, który właśnie w ten sposób rozumiał karcenie. Pamiętacie, jak skończył? Spadł z krzesła tego sędziowskiego w Izraelu na schody. Rozpękł się na pół. A w wyniku czego? Pamiętacie? Tragedii swojej rodziny. Tragedii spowodowanej przez synów, którzy nie byli karceni. To nie chodzi o drobne połajanki. Zobaczcie, to słowo chłosta. Już się pewnie boicie, że w naszym kościele jest taki pręgierz tu w którymś tych... Jest to jakiś pomysł. Pomyślimy. Na pewno nie chodzi tylko o słowne połajanki. Bóg chłoszcze i każdy z nas tego doświadcza. Kościół ma być również stanowczy w swojej dyscyplinie, a nie pobłażać moralnie ludziom, którzy się do niego przyznają. Zobaczcie proszę jeszcze, czego dowodem jest taka postawa. Zamiłowania do zadawania bólu, jak u Piotra? A nie, bo wy to w znieczuleniu robicie, nie? Do zamiłowania do dźwięków, łamania kości, zrywania ścięgien, przyszywania w innym miejscu. Ostatnio właśnie Maciek, który tu dla nas przygotował to pomieszczenie, opowiadał, jak po kontuzji właśnie poszedł do ortopedy, ale w Niemczech. I to jeszcze nie był Niemiec do tego. No i rzeczywiście, no patrzy, zerwane jakieś wiązadło. No to panu przyszyjemy. No to rach, ciach, wziął, przyszył. No ale patrzy, panie, noga krzywa. Rehabilituj. No rehabilituje. I co? No krzywa dalej. No stwierdził, że ten lekarz to chyba nie za dobry. To tak jak z kościołami, też są lepsze i gorsze. Poszedł do drugiego i mówi, panie, przecież on panu w innym miejscu to przyszył. Jeszcze raz zrywamy, szyjemy w drugim. No tak, tak, tak jest i z kościołami. No ale dobra. Jaki jest motyw, który stoi za karceniem i chłostaniem, które Bóg robi wobec każdego syna i córki, tam może delikatniej trochę, które przyjmuje? Jaki jest motyw? Jeśli by go nie było, tego karania, to kim bylibyście? To znaczy, jak bylibyśmy traktowani? Jak dzieci nieprawe. Gdybyśmy cofnęli się do Księgi Przysłów, to zobaczylibyśmy, że ten, kto żałuje rózgi, tutaj właśnie traktuje swoje dzieci jak bękarty, w rzeczywistości ich nie kocha. Czyli co jest motywacją Boga, kiedy karci i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje? Miłość. Miłość do ciebie, miłość do mnie. I dokładnie tak samo mamy na siebie oddziaływać. Tak, mamy mówić sobie w prawdę, ale w miłości. Dopiero wtedy, jeśli te dwie cechy są spełnione naszego działania, czyli mówienie prawdy, często bolesnej, ale z postawy miłości, o której przekonana jest druga strona,
wtedy to zadziała. Musi być prawda i miłość. Dwie naraz. Jeśli miłość zrozumiemy jako nie mówienie prawdy, to chociażbyśmy mieli najbardziej egzaltowane uczucia w stosunku do drugiego człowieka, czynimy mu krzywdę. Jeśli z kolei będziemy mówili mu prawdę, ale bez miłości, on prawdopodobnie nie zrozumie, że chodzi o jego dobro i poprawę i ucieknie od nas. Przestraszy się, pomyśli, że chcemy go skrzywdzić i tak dalej. Także jest to trudna sztuka. Bogu to się udaje zawsze. Kościołowi już nie. Ludziom nie. Ale się tego staramy uczyć i staramy się to wprowadzić w życie. Żeby mówić prawdę, która jest tobie konieczna, do tego byś się zmienił. Żebyś był ostry, czyli użyteczny. Bo po co jest ostrość narzędzia, powiedzmy sikiery? Żeby można nim rąbać drzewo. Drewno chyba nawet, tak się mówi, nie? No właśnie, widzicie, już mamy dyskusję. Mówiliśmy, jaki jest cel? Po to ich wziął na przerwy kawowe, żeby ich potem wysyłać do ewangelizacji. Czyli po to masz się zmienić. Po to masz właśnie być naprostowany, gdzieś poprawiony, skrócony, dodany i tak dalej. Żebyś był ostrym narzędziem, kiedy wyjdziesz do ludzi ze świata. Bo to jest główne zadanie Kościoła. Będziecie moimi świadkami. Jeszcze porozmawiamy więcej jutro o tym, w jaki sposób można działać na zasadzie antyewangelizacji swoim świadectwem. Czyli jak można zniechęcać ludzi do Chrystusa. Bo chrześcijanie mają taką zdolność, nawet moc, bym powiedział. Ale o tym potem. Na razie mówimy o metodzie poprawiania i celu. To jest z miłości, żebyś stał się użytecznym narzędziem dla Boga. Zresztą koniec tego tekstu mówi i o uczuciach. Zobaczcie, czy karcenie jest przyjemne? No nie. To jakiś sadomaso może by tak twierdził. Normalnie sam Bóg to stwierdza. To nie jest przyjemne, ale mówi też, pociesza nas. Ile trwa ból? Krótko. Jeśli rzeczywiście się poprawiasz, to ból trwa krótko. Jeśli trzeba powtórzyć, no to dłużej. Ale to już ty sam jesteś winien tej powtórki. Bo mogłeś się od razu zmienić. Do czego się zmienić? Widzimy końcówkę 11, abyś został wyćwiczony, abyś wydawał błogi owoc, abyś to, co kuleje, to, co w tobie jest niewłaściwe, bo jest, w oczach Boga jesteś całkowicie sprawiedliwy dzięki krwi Chrystusa. Nie dzięki temu, że teraz przyszedłeś do kościoła i jesteś chrześcijaninem, czyli porządnym człowiekiem. Nie, nie, nie. Przed Bogiem jesteś czysty. Ja jestem czysty, ty jesteś czysty, tylko i wyłącznie dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Pomimo tych zmian, które już w nas Bóg dokonał, mówię o chrześcijanach, którzy mają tam 20 czy 30 lat stażu i rzeczywiście mają już dość podobne do Jezusa charaktery, to gdyby Bóg nas ocenił dzisiaj, mielibyśmy stanąć wobec Jego sprawiedliwości i zostać sprawiedliwie osądzeni, to dalej wylądowalibyśmy w piekle. Za jeden grzech karą jest odłączenie. Dlatego niezależnie jak zmieniliśmy się moralnie czy charakterem, to dalej tylko dzięki krwi Chrystusa Bóg patrzy na nas jako czystych i sprawiedliwych. To musimy zawsze pamiętać. Ale jednocześnie chce, żebyśmy poprawili to, co jest niewłaściwe, żebyśmy opadłe ręce, omdlałe kolana, wyprostowali, żebyśmy ścieżki dla naszych nóg wyprostowali. Zobaczcie, ile się certolimy ze sobą. Każdy z was znalazłby dziedzinę, z nas, bo ja też. Na przykład tu ją noszę.
nie? To jest jedna ze słabszych dziedzin mojego życia, no. Dobra, ktoś powie, taka fizjologia, nie? I jedzie, kółka se kupuje do swojego brzucha, następne i rolki toczy. No ja sobie też niekiedy tak mówię. Ale to nie jest prawda, bo wystarczy tylko mniej żreć. I koniec. Naprawdę, to nie jest wielka filozofia. Ja wiem i się wstydzę tego. I każdy z was ma coś takiego. Ja akurat mam dość widoczne. To jest dla mnie pomoc. Bo jak przekraczam czwartą dziurkę, to już nie mogę patrzeć i jedziemy w drugą stronę. Nie? Wielu grzechów nie widać. I one są gorsze w tym sensie, rozumiecie? Ile pobłażeń stosujemy do siebie i mówimy, że no tak, jeszcze robię to i to, a nie chcę nawet wymieniać, bo żeby ktoś się nie poczuł urażony, nie ma to najmniejszego znaczenia, co? Ale pobłażasz sobie i mówisz, że no jeszcze nie jesteś na tyle tam silny, tam jeszcze tam konstelacja Oriona się nie ustawiła właściwie i kiedyś to na pewno już będzie wszystko święcie i tak dalej, nie? Celem Boga dzisiaj dla ciebie jest, żebyś podniósł opadłe ręce, omdlałe kolana i wyprostował swoje ścieżki, a to, co chrome, czyli kulawe, żeby przestało zbaczać, a zostało naprostowane i uzdrowione, by służyć Jezusowi tak, jak On tego chce i jak to zamierzył, jak już przygotował. Zobaczcie ten list do Efezjan, który najczęściej cytujemy, że łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Pamiętacie, co jest dalej? Bóg już przygotował dla ciebie dobre czyny, abyś je pełnił. Czyli jeśli ty masz ciągle te opadłe ręce, omdlałe kolana, krzywe ścieżki swojego życia, to na pewno nie pełnisz tego, czego Bóg chce, co dla ciebie przygotował. I po to jest Kościół. Bo Kościół, czyli inni ludzie, nie ma tyle wyrozumiałości dla ciebie, którą ty masz dla siebie. Lub ja mam dla siebie. Mam naprawdę dużą. Taką samą mniej więcej jak wy. Ale zaraz przyjdzie mu syn. Tata, nie pójdziesz do polityki z takim brzuchem. A ja się nie wybieram do polityki. Niech Marian idzie. On musi pakować, nie ja. No dobra, no polityki może nie, ale i tak się ludziom musisz pokazywać. No i tak dalej. Także pokazuję wam tylko, że inni są mniej pobłażliwi i to jest dla nas ratunek. To nie jest dla nas złośliwość, tam nie wiem, brak miłości i tak dalej. Nie, to jest dla nas zajefajna pomoc. Bez niej jesteś oddany na swoje racjonalizację, czyli ze zła robisz dobro. Umiesz to robić? Podnieście rękę. Kto umie usprawiedliwić samego siebie ze swoich grzechów? Ręka w górę. Organizacja techników i inżynierów, NOT i tak dalej, powinien wszystkich nas przyjąć. Będziemy racjonalizować wszystko. Po to właśnie są ci inni ludzie. Oczywiście wiemy, że ta zdolność ma przesadną formę realizacji. Przypowieść o belce, pamiętacie, iść ble, nie? Zobaczcie, jak drugi człowiek jest, ma świetny wzrok. Źdźbło. O, czaruś, tu ci brewka wpadła. To widzi. Nie trzeba soczewek. Czyli niedociągnięcia w drugim człowieku widzimy bardzo łatwo. I to jest dla nas pomoc. Jeszcze raz podkreślam. Oczywiście każdy z nas ma się pilnować, że zanim pójdzie poprawiać drugiego w tej dziedzinie, to sam musi przynajmniej, tak mówię troszkę mniej niż Bóg, przynajmniej pierwszy krok zrobić. I wtedy idzie do drugiego i mówi, słuchaj, widzę, że ty masz taki sam problem jak ja. Dlatego mówię, wtedy można powiedzieć. Bo jak udajesz sprawiedliwego, mając ten sam problem, no to wtedy idziesz pod ten topór Słowa Bożego, o którym mówiłem, nie? Że najpierw wyjmij belkę i nigdy nie dotykaj źdźbła w oku brata. Tak jest w wielu zborach.
A tak jest w Biblii? Nie, nie, nie. Wyjąłeś belkę, a teraz idź, wyjmij to źdźbło, drzazgę czy tam co od swojego brata. Ale mówię o innej też sytuacji. Widzę, że ktoś ma z tym samym problem, to mówię, słuchaj, widzę, że jedziemy na tym samym wózku, jeśli chodzi o pokusy. Może się będziemy zachęcać nawzajem, módlmy się o siebie, sprawdzajmy się, kontrolujmy. Przy walce z grzechem kontrola wzajemna jest bardzo pomocna. Bo to jest Kościół. Sam siebie nie skontrolujesz tak łatwo. Oczywiście są niektórzy, którzy mają bardzo silną wolę i w pewnych obszarach sami potrafią siebie naprawić. Ale nie ma człowieka, który by zrobił to we wszystkich. A Kościół, jakbyście zobaczyli na wielki nakaz misyjny, do czego został nam dany? Do czego Jezus go zamierzył? Oczywiście mówimy, żeby wychodzić na zewnątrz, głosić Ewangelię, ale co w stosunku do tych, co uwierzą, ma zrobić Kościół? Uczyć wszystkiego, bardzo dobrze, co Jezus przekazał. Ale dzisiaj słowo uczyć znaczy całkiem co innego niż wtedy. Uczyć wtedy znaczyło naśladować, bo uniwersytety nie polegały na wykradaniu grantów, jak to na AGH-u ostatnio się spruli. A czy jest uczelnia, na której tego nie ma? Nie ma. Tylko tak jak to u cyganów. Pamiętacie tę historię, nie? Jak dziecko cygańskie zostanie złapane na kradzieży, to dostanie manto. Za co? To trzeba tych na AGH-u spytać. Wtedy wyższe uczelnie służyły temu, żeby uczeń był jak mistrz, czyli naśladował. Dlatego słowo nauczyć nie oznacza przekazać intelektualnie informacje, tylko oznacza to samo, co nauczyć dziecko chodzić. Wczoraj mówiłem o tym przykładzie. Dopiero jak ona będzie biegała tak jak ojciec, albo lepiej, to jest dopuszczalne, i mama, to wtedy można powiedzieć, o, nauczyli ją chodzić. A to jest jedna z prostszych sztuk, która czeka rodziców, nie? To wiemy. Dobrze. Proszę, następny slajd, jeśli jeszcze jakiś mamy. Pierwszą część już mniej więcejśmy omówili, o motywacji i tak dalej. O tej dobrej motywacji, widzicie, razy. Jeszcze raz, jest coś bolesnego, nie? To już nie będę się nad tym zatrzymywał, ale tu to jest ciekawostka. Jeśli ktoś nie mówi ci prawdy, a jest w odpowiednich już relacjach z tobą, nie? Ja nie mówię, żeby od razu każdego tam walić dechą i tam jeszcze kopnąć, nie? Ale przyjaźń, bo tu właśnie mniej więcej relacji przyjaźni już jest kontekst. Przyjaźń zobowiązuje. Jeśli ktoś mieni się moim przyjacielem, a kadzi mi tylko, to kim on dla mnie jest? Widzicie? Nie jest neutralny. On nie jest neutralny. Jeśli twój przyjaciel nie mówi ci prawdy, to znaczy, że nie jest twoim przyjacielem. Jest twoim wrogiem. Albo chce cię wykorzystać, albo nawet zniszczyć. Szczególnie w partiach politycznych to norma. Zawsze jak rozmawiam z tymi ludźmi z polityki, to mówię, słuchaj, wiesz, co jest najgorsze? No nie to, że ci platformersi tam psy na nas wieszają, nie to, że oni tu jakieś robią brzydkie afery i wyciągają jakieś półprawdziwe, nieprawdziwe historie z naszego życia. To nie to jest najgorsze. To koledzy z listy, to oni tym się zajmują. Pocałunki wroga są zwodnicze. Dlatego, oczywiście to jest zastosowanie dla każdego z nas, ale też i pewnie widzicie w naszym kościele, my nie lubimy pochwał. Oczywiście pochwała ma swoje znaczenie i niekiedy trzeba ją zastosować, nie? Ale i ja wiem, że
pochwały demoralizują w większej ilości. Bo człowiek zaczyna myśleć, że już jest fajniuśki, że już jest doskonały, nie ma motywacji do zmiany, nie? I pochwały są obarczone właśnie tym niebezpieczeństwem. Dlatego jeśli kogoś chwalisz, to po pierwsze to musi być naprawdę za coś. To nie może być tylko jak na spotkaniu przedstawicieli jakiejś firmy, powiedz teraz sąsiadowi coś miłego, nie? I tam jesteś, tam wspaniały i tam, tak sobie tam kadzą, nie? Co jest dla mnie odrażające, coś takiego. Pochwała musi być rzeczywista, musiałeś zrobić coś wybitnego. Najlepiej w porównaniu ogólnym. Ale jeśli się dobrze znamy, no to można też za niewielkie rzeczy, tak jak się dziecko chwali za pierwszy kroczek. Obiektywnie jest to nic. On jeszcze nie umie chodzić, ono, nie? Ale go chwalimy, bo wiemy, że dla niego to on kosmos właśnie odkrywa, nie? Z dwóch wymiarów wchodzi w trzeci, nie? Także w tym sensie można chwalić też. Jeśli wiemy, że dla człowieka to było epokowym przełomem, ale przecież jakbyś teraz, przez następne 4 lata, jak zrobi pierwszy krok, ciągle go chwaliło za to, zobacz, córuś, już chodzić umiesz. To jest komedia, a nie pochwała. Czyli pochwała musi być realna. Czyli albo zrobiłeś coś wybitnego w porównaniu z innymi, to widać, nie? Albo dokonałeś przełomu w swoim życiu. Musisz zrobić więcej, ale to już jest wspaniały krok, to co zrobiłeś. Wtedy rzeczywiście pochwała ma sens. Wtedy zadziała jak zachęta. W innych przypadkach może albo być demoralizująca, albo być, może być nawet oznaką fałszywych intencji. Dobra, a teraz zadanie praktyczne, żebyśmy za dużo nie mówili. Chyba że mamy jeszcze jakiś slajd, proszę sprawdź mi. O, nie, już zadanie praktyczne. Musimy przełamać klany rodzinne, nie? Dlatego dobierzmy się w 4 osoby. Zakładam, oczywiście są rodziny więcej niż 4 osoby, ale może tak nie siedzą blisko. Dobierzcie się w 4 osoby i żeby to nie byli ludzie, których, wiecie, no za dobrze znacie, będzie poprzeczka wyżej. I odpowiedzcie proszę, czy odpowiedzmy proszę, w grupach tych 4-osobowych, was przed telewizorami też zachęca, no tak, ale z telewizorem to nie poga. I widzicie, po co jest Kościół? Kolejny przykład, no. Ale jeśli jesteście w kilka osób, to zróbcie sobie to ćwiczenie. Czym ja zniechęcam ludzi do siebie? Ogólnie, cały twoje zbiór twoich cech charakteru, to, co tam wiesz o sobie. A później wejdziemy w drugi temat, którym jutro się zajmiemy. Czym zniechęcasz ludzi do Chrystusa? Już coś wiesz, już ci tam może świta, nie? Porozmawiajmy o tym. Także ja dziękuję, dobierzmy się w 4, może być nawet w 5, ale tak, żeby zdążyć, żeby każdy miał okazję powiedzieć, także w ten sposób też okażmy sobie miłość, żeby nie za długo mówić, krótko i na temat.
piosenkę 89, Mateusz. Mateusz 89. Przerwa kawowa do 13:00.